Uprawa buraków cukrowych w ostatnim czasie cieszy się coraz większą popularnością, ale boryka się także ta gałąź produkcji rolnej, uprawa właśnie buraków, także z problemami. Jednym z nich jest odchwaszczanie. Nie przybywa nowych herbicydów, a wręcz ich ubywa. Mamy coraz mniej substancji czynnych w doborze. A spektrum chwastów niejednokrotnie też nie zawęża się, lecz na polach z burakami cukrowymi możemy znaleźć coraz więcej problemów nie tylko z komosą białą, ale z szeregiem innych gatunków chwastów, które do tej pory nie występowały. Z nagromadzeniem bodziszków, przytuli czepnej, gwiazdnicy pospolitej, jasnot czy przetaczników. W tym nagraniu zachęcam do skorzystania z herbicydu, który rozwiąże problem tych gatunków chwastów na Waszych polach buraków cukrowych. Rozwiązaniem problemu zwalczania chwastów, które wymieniłem wcześniej, jakie rekomenduję, jest herbicyd Tanaris. Tanaris to dwuskładnikowy herbicyd, który jest dostępny na rynku od kilku lat. Zawiera dwie substancje czynne, dimetanamid P i chinomerak. Dimetanamid P dzięki wprowadzeniu tego produktu na rynek znalazł swoje miejsce w ochronie przed chwastami buraków cukrowych. Wcześniej w tym segmencie nie był dostępny. Tanaris to świetny produkt do mieszanin, do tworzenia systemu ochrony herbicydowej buraków cukrowych. Sięgamy po Tanaris, stosujemy go w trzech zabiegach, w systemie dawek dzielonych w buraku cukrowym, który jest doskonale znany plantatorom buraków. W pierwszym zabiegu stosujemy dawce 0,3 litra na hektar, a w kolejnych dawka wynosi 0,6 litra na hektar. W kolejnych, czyli w drugim i trzecim. Ponadto, by zbudować cały system, o którym mówię, w oparciu o Tanaris, dodatkowo sięgamy po Metamitron, Etofumesat i Fenmedifam. Dzięki temu zbudujemy system ochrony buraka cukrowego przed chwastami i zwalczymy nie tylko komosę białą, ale także gatunki, o których mówiłem, gwiazdnicę pospolitą, przetaczniki, jasnoty, przytulię czepną, bodziszki, a przy okazji ograniczymy występowanie chwastnicy jednostronnej, która też jest problemem w buraku cukrowym. Dzięki temu być może zaoszczędzimy na stosowaniu graminicydu w tej uprawie. Interesuje Cię uprawa buraka cukrowego? Oczekujesz więcej porad w tym kontekście? Proszę o subskrypcję naszego kanału, a dowiesz się więcej.